Słuchajcie, muszę Wam się do czegoś przyznać. Jakiś czas temu budowaliśmy super wypasiony serwer, który służy nam do montowania filmów. I wszystko fajnie, tylko tak naprawdę nie byłem w stanie wykorzystać pełni potencjału tego serwera, bo wąskim gardłem była sieć. I mimo że odkładałem to tak bardzo w czasie, jak się tylko dało, no to w końcu musiało to nadejść. I dzisiaj w studio będziemy robili upgrade sieci na 10 gigabitów i mamy dużo rzeczy do zrobienia. Na łączu gigabitowym, czyli tym, które mamy na ten moment, tak naprawdę na dwa komputery jesteśmy w stanie montować ja i mój brat i działa to bez większych problemów. Ale problemy zaczynają się wtedy, gdy na przykład ja montowałem, mój brat puścił aktualizację gier na platformie testowej, no i w momencie, gdy mamy gigabit pobierania, no to też momentalnie zaraz zapchało nam sieć, no i mój komputer i DaVinci Resolve był totalnie nieużywalny. I czasami też gdy zdarza mi się zgrywać surówkę, bo jakiś film chcę dokończyć w domu i gdy jeden projekt waży około 50 giga, no to przy transferach rzędu 100 megabajtów na sekundę zgrywa się to relatywnie szybko, ale cały czas gdzieś mam takie z tyłu głowy, że te transfery mogłyby być 5 czy 6 razy lepsze. Od dłuższego czasu po głowie chodzi mi na przykład butowanie systemów w PXE, co da się zrobić na gigabicie, ale przy sieci 10 gigabitowej będzie to działać po prostu dużo sprawniej. O albo będziemy Mogli sobie zrobić, nie wiem, cache na bibliotekę Steama i pobierać ją z dużo wyższą prędkością. Mamy do wymiany praktycznie cały sprzęt sieciowy, będziemy musieli dołożyć karty sieciowe do komputerów, no i wszystko to skonfigurować. Także roboty mamy popachy, więc nie przedłużając dalej, lecimy. Tutaj mamy ten pokój, gdzie są kąpy w ogóle do montażu, a szafa serwerowa jest w ogóle dwa pokoje dalej. Patrzcie, szafa serwerowa jest tutaj i mamy pociągnięty kabel bezpośrednio do tamtego pokoju i tam mamy switch, który rozdziela nam to bezpośrednio na komputery. Mamy tą szafę tutaj ze względu na to, że raz, że w lato generuje ciepło, a dwa, że no też nie chcemy mieć hałasu tam, gdzie montujemy. Ja wyłączę całą szafę i przeniesiemy sobie ją do innego pokoju, żeby było mi to prościej pokazać i w ogóle łatwiej pracować, okej? Okay? Oho, widać, że sieć rozmontowaliśmy, nie? Szybkie przypomnienie tego, co znajduje się w szafie rack, bo trochę też się w sumie pozmieniało. Tutaj mamy gigabitowy switch netgera, który dzisiaj będziemy sobie zmieniać. Mamy patch panel. Rzeczy trochę zakurzone, zaraz będziemy wszystko ścierać. Tutaj mamy na razie tymczasowo taki router TP-Linka, który na szybko kupiłem, bo jak widzicie, mam tutaj Liveboxa od Orange i terminal ONT, ale to jest skonfigurowane w trybie bridge. Nie używam tego ichniejszego routera, ale on musi być, żeby używać własnego routera, więc niestety tych dwóch skrzyneczek się nie pozbędziemy. Tutaj mamy KVM-kę do zmiany ekranu, mamy Raspberry Pi, tutaj właściwie był tak ten mały serwerek HPS, którego ostatnio w sumie zmigrowałem, ostatnią usługę, więc on już tutaj nie będzie potrzebny. Mamy kablisko, to jest serwer, na którym mam Proxmoxa, tutaj przykładowo jest hostowana ta moja szajska stronka, jakiś serwer do Minecrafta, inne jakieś takie usługi drobne, które potrzebuję. Niżej znajdziemy serwer, który właśnie budowaliśmy jakiś czas temu z Grześkiem, to jest ten serwer do montowania filmów. On jest wypchany dyskami. No i na samym dole mamy ups od ITONA. I tutaj mamy, słuchajcie, nasze pudło z dobrościami. Część z tych rzeczy kupiłem sobie sam, a znaczną część w sumie tych droższych rzeczy podesłał mi TP-Link, za co bardzo, bardzo dziękuję. Oni przykładowo podesłali switche, router. I też kilka kart sieciowych. Także ja ten film oznaczam jako płatną współpracę, bo po prostu przysłali nam tyle sprzętu, że głowa mała. Mimo, że oni nie widzieli tego filmu przed publikacją, po prostu powiedzieli: No, zrób tam sobie sieć, jaką chcesz, i tyle. I przysłali sprzęt. Także ja się mega jaram, bo prawdę mówiąc, jakby nie to, to pewnie byśmy robili upgrade sieci 2,5 giga, bo pewnie nie byłoby mnie stać, żeby zrobić 10 giga od razu. Dobra, no to musimy wymontować stary sprzęt sieciowy. Przy okazji zrobić trochę porządku bierzmy się do roboty, bo jest jej naprawdę dużo. A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o sieci 10 giga. Ja to będę robił wszystko pierwszy raz w życiu i ten film jest z perspektywy entuzjasty, który gdzieś tam ma jakiegoś swojego prostego home laba i chciałby mieć troszeczkę wyższe transfery. Więc jeżeli ktoś z Was pracuje w jakimś data center albo administruje jakąś dużą firmę, no to po prostu traktujcie ten film bardziej jako, tak z perspektywy mnie, jako Hobbysty. No dobra, no to zacznijmy od Switcha. że służyłeś bardzo dzielnie przez długi czas. Jak na używany Switch za 100 zł, to spisał się naprawdę bardzo dobrze. Proszę Państwa, to jest moja profesjonalna rozpiska, co gdzie jest podłączone. Częściowo rozpisana przeze mnie, częściowo przez mojego brata. Analogowa mapa sieci, co by się nie zgubić w tym gąszczu. Żeby nam to nie gruchnęło... Idzie, idzie... Idzie! Jest! Mamy go! Wiem, że ktoś zapyta, poprawiłem po filmie zbudowania szafy te nakrętki, bo się tam pomyliłem na filmie. To dziękuję, że mi uwagę zwróciliście. Dobra, teraz ten router musimy odpiąć. Trochę się w tym taki drobny chaos zrobił, więc tak, zrobimy taki ładny cable management. W ogóle śmieszna sprawa, bo ten router był zamknięty w szafie, a ma Wi-Fi, więc trochę w takiej puszce działał, ale nawet, nawet dawało to radę, słuchajcie, wiecie lub nie. Ja mam plan taki sprytny żeby sobie ten patch panel obniżyć tutaj o jeden unit i sobie tutaj wstawimy switcha, a na samej górze sobie wstawimy router. śrub 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 no to słuchajcie, najpierw wiedzie nam router, który jest sam w sobie gigabitowy, ale fajny, bo ma też PoE, to jest dokładnie model ER7212PC. On ma 10 portów RJ45 i 2 SFPki, 8 portów też w ogóle wspiera PoE do aż 110W łącznie, więc całkiem spoko i co ciekawe, ten router działa już na tym SDN, od TP-Linka, on się nazywa TP-Link Omada. Ja szczerze mówiąc w ogóle tego nie znam. Jedyny w sumie jaki znam to jest iOS Cisco, czy jak robiłem CCNA, więc będzie też okazja, żeby się czegoś nowego pouczyć. No i zobaczcie, taka fajna mała kosteczka. Tutaj mamy porty WAN, tutaj mamy te 8 które faktycznie wspiera POE. Co na plus albo na minus, jest też do niego taka kosteczka, więc będziemy ją gdzieś sobie tutaj musieli skrzętnie schować. A, i ten routerek też nie wspiera mocowania rak. Ruterek nam tu ładnie będzie sobie siedział na półeczce, tam jest w ogóle zasilacz. Ciężko pewnie będzie to pokazać, ale ja go tam trycytką złapałem, także... Myślę, że nie powinien nam tam gdzieś odjechać. I tutaj do szafy wjedzie nam taki oto switch, jest to Jetstream sześcioportowy. Mamy cztery porty RJ45 i dwa porty SFP. I on ma jeszcze 200 W PoE, także też całkiem solidny sprzęcior. Tutaj mamy port do konsoli albo przez USB do zarządzania, ale też można przez OMADę nim sterować. To już jak widzicie jest troszeczkę większy sprzęt, już ma aktywne chłodzenie. I takie standardowe zasilanie. I tak, do niego już mamy takie fajne rakowe uszka, więc sobie je przykręcimy. Dajcie znać, czy lubicie barz z uszkami. A z takimi uszkami to nieco. co? Pierwszorzędnie siedzi nam tutaj switch, półeczka z routerem jeszcze sobie tutaj patch panel dokręcimy. Będzie piknie, co? Dobra, i teraz tak, stąd mi idzie jakby van, ten zbridżowany z tego liveboxa, więc to sobie wepniemy do vanu. Ale zanim to zrobimy, ja muszę ogarnąć jeszcze kablologię z tyłu. Dobra, koszmarnie to wygląda. Trzeba, trzeba z tym zrobić porządek i porządnie poprowadzić kable. Tutaj mamy jeszcze jedną listwę zaraz, którą będziemy potrzebować. Tu jeszcze jeden będzie ten zasilacz z tego hp który był niepotrzebny. Dobra, zredukowałem trochę liczbę kabli. Odpiąłem niepotrzebne kable z KVM-ki, więc będzie troszeczkę luźniej. I kupiłem, słuchajcie, jeszcze dodatkową listwę, która będzie z podtrzymania UPS-a. Ona niestety musi być do tych sprzętów, które dostarcza mi Orange, czyli do ONTK i do tego ich Liveboxa, bo są na takie przewody. No i też będzie do tego naszego routera TP-Linka, bo on też jest na taki zwykły przewód, więc chciałbym, żeby to było podtrzymane, żeby w razie awarii prądu internet dalej był. Napisałem sobie podtrzymanie żebym pamiętał potem, która listwa jest podtrzymana, a która nie, bo na przykład nie potrzebuję podtrzymania do monitora, ale już na przykład właśnie do switchy to by się przydało. Dobra, słuchajcie, no to czysto teoretycznie szafę mamy załatwioną. No i słuchajcie, mamy jeszcze jeden switch, który pójdzie do tamtego pokoju i to jest switch ośmioportowy, 10 gigabitowy, jest aktywnie chłodzony, on natomiast nie jest zarządzalny. I w ogóle taka ciekawostka, to jest jeden z najtańszych switchów 10 gigabitowych, jaki można kupić tu i teraz. On nadal kosztuje niemałą fortunę, bo kosztuje gdzieś ponad 1500 zł, o ile dobrze pamiętam, ale pamiętajcie, że to rozwiązanie 10 gigabitowe Bitowe, raczej najczęściej stosuje się w jakichś przedsiębiorstwach. On tak wygląda, tu się może właśnie zestawić na 10, 5, 2,5, 1 giga albo 100 megabitów. No z tyłu jest też na to takie standardowe złącze do zasilania, do niego też są uszka, więc jakby ktoś chciał do szafy rak, to też jak najbardziej można. Tutaj zobaczcie jest switch w tym drugim pokoju i będziemy go musieli zdemontować teraz. Twój switch versus switch, o który masz się nie martwić. No jest taka subtelna różnica, nie? No jednak 10 giga to już wymaga trochę więcej bebechów w środku. No dobrze, ale jeszcze musimy przecież jakoś doprowadzić tą sieć 2,5 czy 10 giga do naszego kompa serwera. I tutaj de facto mamy kilka ścieżek, którymi możemy pójść. Większość nowych, współczesnych płyt głównych do PC-ów ma już często kontrolery 2,5 gigabitowe. Jeżeli macie lepsze stacje robocze, to możecie mieć nawet zintegrowaną kartę 10 gigabitową. Jeżeli, tak jak ja, w większości pc macie po prostu sieciówki gigabitowe, no to możecie sobie dokupić coś takiego na PCI Express. Tutaj TP-Link podesłał nam dwa warianty: 2,5 gigabitowe oraz 10 gigabitowe karty. Ale jeżeli chcielibyście na przykład troszeczkę zaoszczędzić, możecie też skorzystać z takiego rozwiązania, to jest stara karta sieciowa Intela na złącze SFP. Jeden ze switchów, który tutaj mamy, ma faktycznie porty SFP+, i jesteśmy w stanie uzyskać na tym porcie prędkość 10 Gigabitów i pomyślałem, że wezmę jedną taką kartę, żeby wam pokazać. Do tego kupiłem też taki specjalny kabel DAC, czyli direct attached Cable I można spotkać też kable na to złącze, które są światłowodami, albo można sobie w ogóle kupić konwertery na RJ. Plusem takiego rozwiązania i takiego kabla jest to, że oferuje on niższą latencję. Natomiast w perspektywie home lab raczej opóźnieniami rzadko kiedy się będziemy przejmować. I tak na dobrą sprawę, jeżeli macie setup podobny do mojego, czy nawet trochę bardziej rozbudowany, raczej nie zauważycie różnicy między RJ a takim kablem DAC. Natomiast plusem jest to, że używane karty sieciowe na SFP często są znacznie tańsze, bo można je wyrwać spokojnie w okolicach 200 zł. Taki kabel kosztuje z 40 czy 60 zł, więc suma sumarum wychodzi to taniej niż nowa karta na RJ45. Natomiast trzeba tutaj o tym pamiętać, że takie starsze karty sieciowe mają tendencję do wciągania większej ilości energii, często nie wspierają głębokich stanów uśpienia PCI Express i też niestety Często się grzeją i czasami trzeba je modyfikować, żeby dołożyć do nich dodatkowe chłodzenie, żeby się nie przegrzały. Tutaj do tego jednego serwera mamy akurat szyny, więc będzie mi to w miarę prosto pokazać, o co chodzi. Musimy sobie go otworzyć jeszcze. No i jak mamy taki serwerek, to albo sobie wrzucamy taką kartę sieciową na PCI Express, to jest ta właśnie TP-Linka z RJ, ale do tego serwera pomyślałem, że sobie poeksperymentuję i spróbujemy z tą kartą SFP. Aha, tylko widzę, że śledzia mam nieodpowiedniego, więc będę go musiał najpewniej odkręcić. Więc e, taka też uwaga dla Was, jak będziecie sobie szukali takich kart, to zwróćcie uwagę, czy macie dwa śledzie, to i tak w roli takiej wiecie demonstracji. To udajmy, że ten śledź tu jest. No, i wrzucamy go sobie w PCA Express, a nawet powiem Wam szczerze, siedzi ta karta sieciówka. Może ciężko będzie Wam w to uwierzyć, ale to jest pierwszy raz, kiedy ja w ogóle wpinam. Kabel SFP. Nigdy wcześniej nie miałem okazji tego zrobić. Tam już siedzi. Wyciągamy zaślepkę tutaj i wpinamy tutaj. Siedzi. Właśnie kurde. Czy z bomby mi to Proxmox wykryje? Powinien. Zostawiamy też piętą jeszcze zintegrowaną kartę sieciową, więc będziemy mieli póki co dwa interfejsy. Ten serwer niestety nie jest na szynach. Lepiej, żebym się nie zmienił na chwilę w Linux Droptipsa, bo jak mi ten serwer walnie to. To już nie będzie kontentu. Koniec kanału. Koniec kanału. Dobra, jest, jest, wszystko gra, wszystko gra pod kontrolą. To będzie odcinek z cyklu, dlaczego oszczędny traci podwójnie. To jest konsekwencja błędu sprzed 3 lat. Ten serwer był tym, na którym mi zależało, żeby miał kartę 10GB. Jak widzicie, ta karta, ona wykorzystuje 4 linie PCI Express. No, tylko wasz z zmasło przycebulił kiedyś na płycie głównej i mamy tylko jeden slot razy 16, w którym jest kontroler RAID, więc jest zajęty. I mamy tylko dwa slotiki na jedną linię PCI Express. Więc tak, ta karta fizycznie się. Nie zmieści do tej płyty głównej, bo musiałbym wybierać albo kontroler dysków, albo 10 giga sieć. No, ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest idealne. Co ciekawe, to 2,5 gigabitowa karta, jak widzicie, akurat wykorzystuje jedną linię PCI Express, no ale kurde, nie po to robię upgrade sieci na 10 giga, żeby w serwerze, z którego montujemy, mieć kartę 2,5 giga, nie? Więc co musimy zrobić? Wymienić płytę główną. Znaczy wiecie, no sama wymiana płyty, no... No te big deal, nie? Tylko wiecie, czy to potem wstanie od razu, czy będzie mi działać ECC na nowej płycie, którą kupiłem. To jest też płyta Asusa, też Prime, też B450, tylko z dopiskiem plus. Jak widać plus, bo mamy więcej e, faktycznie złącz PCI Express i w sumie no tyle, ile potrzebujemy, tak? Jeden na kontroler dysków, jeden na kartę sieciową. Tu są owoce pracy. Tak, tu są owoce pracy, płyta jest. Połowa sukcesu. Moment later. Ok, przełożyłem już na nową płytę procesor i ramy. Zakładam chłodzenie i zobaczymy, czy ECC będzie działać. Dobra, słuchajcie, przeszczep się udał. Nowa płyta główna wstała, od strzała. Działa też ECC, które włączyłem w BIOSie. Dobrze. Póki co idzie jak po maśle. Odpukać. Dobra, słuchajcie, płyta się zmieściła. Mamy w dobrych miejscach dystanse, śledzie wyciągnięte. Dobra, no i cała zabawa z tą płytą główną, po to, żeby wpiąć sieciówkę. I teraz mamy slot. Pyk. No i mamy naszą 10-gigabitóweczkę. Oh yeah! No to chyba serwery mamy gotowe. Trzeba będzie to podłączyć i zobaczyć, czy to wszystko śmiga. No to nam zostały miłe rzeczy, czyli powpinanie tak UPS-a sobie wepniemy do gigabita, bo nam nie potrzeba. No i rzecz najważniejsza, musimy jeszcze przecież nasz switch wpiąć do naszego routerka nowego. Cyk. Ja nie wiem, czy to w stanie. <laughs> nie ufam sobie sam. Próbujemy, czy się odpali wszystko. No patrzcie państwo, blink blink bling bling. Blink, migają nam elegancko diodeczki. Fajnie fajnie. Jeszcze nie wszystkie, bo nie wszystkie urządzenia włączyłem. Słuchajcie, na razie tak tymczasowo podłączyłem tego Switcha 10 giga tutaj przy kąpie. I patrzcie państwo, już nam się odpala Omada, to znaczy, możemy się połączyć z routerem, który jest w kantorku w szafie. No nie wiem, Kamil mówi, że to świeci na zielono teraz, ale ja to Dalton, to wiecie, to wierzę mu na słowa. I zobaczcie, port 2 jest status 10 giga, full duplex. I to jest ten, który mamy puszczony tam do pokoju, bo ten mamy do routera, to jest faktycznie gigabit i tu mamy jeszcze jeden 10 giga do serwera, ten po złączu SFP. Co się zostawiło? To też jest zielone. Kurde, nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, że tej skrętki nie musimy przeciągać, bo to jest taka, wiecie, robota głupiego. Ty no zestawiło się, no to co, wpinamy karty 10 giga do pozostałych kompów i sprawdzamy czy to działa, nie? Najpierw wrzucimy kartę 10 giga do kompa od Grzesia, chociaż mało slotów na karty rozszerzeń, nie? Grafika, Avermedia, teraz 10 gigówka już nie ma, nie ma kurde slotów. Czy wy to widzicie? 10 giga się zestawiło po instalacji drivera. Mhm, o to chodziło. Jeszcze do mojego kompa muszę sobie wrzucić siecióweczkę, chociaż w ogóle... Nie wiem czy u mnie to będzie dobrze działać, bo z tego co się orientuję, to ten port niby tutaj jest razy 16, ale on zdaje się ma tylko PCIe Express 2.0, więc ach, nie wiem czy będę w stanie wykorzystać Pełną moc tej sieciówki, ale spróbujemy, zobaczymy. No, ale słuchajcie, przecież nasz router nie ma WiFi, prawda? Trzeba ten problem jakoś rozwiązać. I tutaj mamy właśnie taki Access Point, taki talerzowy. On też się z omadą powinien pięknie nam zsynchronizować. I co fajne, można go zasilać bezpośrednio przez Poe. Albo jeżeli byśmy chcieli, to można też użyć dedykowanego sobie do tego zasilacza. Więc póki co go podepniemy pod szafą, ale docelowo nie wiem, czego nie przeniosę do tamtego pokoju, gdzie montujemy. To sobie jeszcze po prostu zobaczymy. Jaki będzie miał zasięg. Tak wygląda ten talerz. Tutaj mamy do zasilacza albo do poe, więc sobie wepniemy go kabelkiem i teoretycznie jak go wepniemy do naszego magicznego switcha, to powinien zadziałać z bomby. Zobaczmy. No to słuchajcie, NCPęce żeby miał 2,5 gigabit. Cyk, cyk. O, zaczęło świecić, czyli poe nam zatrybiło faktycznie. Tutaj nawet się lampecka odpowiednia zapaliła. Słuchajcie, pierwsza próba, zobaczymy. Na domyślnych ustawieniach ten access point wyciąga na ten moment okolice 750 megabitów, ale optymalizacją jego zajmiemy się później. Dobra, to ja się biorę za konfigurację wszystkiego i widzimy się za moment. W pierwszej kolejności musiałem zrobić podstawy i w ogóle zapoznać się z interfejsem Obady. No, musiałem skonfigurować sobie WAN, inne podstawowe funkcje, takie jak zmiana ustawień DHCP i zakresu przydzielanych IP-ków, no i musiałem sobie też przekierować odpowiednio porty. No dobra, i jak już miałem załatwioną tą taką podstawową konfigurację, no to przejdźmy faktycznie do serwerów. Co było miłym zaskoczeniem, serwer TrueNAS który bazuje na BSD, z bomby wykrył sieciówkę TP-Linka, czego nie brałem za pewnik, i elegancko zestawił się na 10 gigabitów. Potem przyszła kolej na serwer Proxmox i sieciówka od Intela bez problemów wstała i zestawiła się na 10 gigabitów. A korzystając z okazji, że i tak już grzebałem w ustawieniach, to zrobiłem sobie jeszcze na szybko failover na tą sieciówkę gigabitową, która jest wbudowana w płytę, gdyby ta karta Intela odmówiła z jakiegoś powodu posłuszeństwa. Poinstalowałem sobie driver do sieciówek na desktopach no i w końcu przyszła pora na testy. Najpierw na moim Kompie i hmm, miałem transfery z udziału sieciowego rzędu 260 w porywach do 300 MB na sekundę. No okej, okay, jest lepiej niż 1 gigabit, ale no gdzie tam do 10, co nie? Na komputerze od brata montażysty wyglądało to lepiej, bo mieliśmy już transfery rzędu 700 MB na sekundę, co jest sporo lepszym wynikiem, ale nadal nie do końca na poziomie 10 gigabitów. I warto powiedzieć, że udział sieciowy i Samba też nie jest idealna do testowania tego typu rzeczy. Jeżeli faktycznie chcemy sprawdzić maksymalną przepustowość naszej sieci, to możemy przykładowo skorzystać z takiego małego programiku, który nazywa się iPerf3. I tu po raz kolejny zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Na moim komputerze, jak sami widzicie, transfery znowu tak skakały od 2 do 3 gigabitów. I jeżeli chodzi o mój komputer, to stało się to, co przypuszczałem. Jak mówiłem, ten ostatni slot wolny, który został mi na płycie głównej, on niestety jest na PCI Express 2.0 i tam ta ilość linii jest niestety bardzo mocno ograniczona. Więc siłą rzeczy nie będę na swoim komputerze w stanie wykorzystać pełni potencjału tej konkretnej karty sieciowej. No musiałbym albo wyrzucić kartę Elgato, albo kartę graficzną, no a niestety jedna i druga jest mi potrzebna do tego, co robię. Jednak dużo bardziej zastanawiały mnie transfery z komputera brata. No bo przecież tam mamy pełną przepustowość, a transfery mamy na poziomie. 5, 5 gigabitów na sekundę, zarówno do serwera Trunas jak i Proxmoxa? Ej, no przecież budowaliśmy sieć 10 giga, a nie 5 giga, co nie? Potem zrobiłem test iPerfem 3 bezpośrednio między tymi dwoma serwerami, które są wpięte do jednego switcha i też mieliśmy wyniki na poziomie tych nieco ponad 5 gigabitów. Co jest? I szczerze mówiąc, to był moment, w którym troszeczkę zacząłem się kręcić w kółko. No bo tak, sieciówki faktycznie zostawiły się na 10 giga. Nawet w obrębie jednego switcha nie jesteśmy w stanie wyciągnąć pełni przepustowości i o co chodzi? No i zacząłem zmieniać kable, grzebać w ustawieniach, no i troszeczkę czasu mi na tym zeszło. Niektórzy na reddicie sugerowali, że puszczenie IPerf'a na czterech wątkach może pomóc, no ale nie w moim przypadku. Cały czas między serwerami miałem te 5 czy niemalże 6 gigabitów na sekundę. I Potem, gdy już te wszystkie rzeczy posprawdzałem, które mi przyszły do głowy, napisałem do Grześka Kogra, z którym kiedyś budowaliśmy serwer, i on akurat podpowiedział mi jedną rzecz, o której nie wiedziałem. Grzesiek podpowiedział mi, żebym zmienił tak zwany parametr MTU na wartość 9000. I to było coś, na co ja kompletnie nie wpadłem, natomiast ten parametr MTU, czy tak zwany Jumbo frame, tak upraszczając, żeby tego filmu nie przedłużać, MTU określa maksymalny rozmiar pakietu danych, który może zostać przesłany przez sieć bez konieczności podziału na mniejsze części. Domyślnie ten parametr jest najczęściej ustawiany na wartość 1500. I zwykle gdy mamy sieci gigabitowe czy 2,5 gigabitowe, nie ma w ogóle konieczności żeby cokolwiek z tym robić. Natomiast jeżeli mamy sieci 10 gigabitów czy nawet jeszcze szybsze, no to może nam to pomóc uzyskać maksymalne transfery. No więc zmieniłem wartości MTU na Trunasie, potem zmieniłem je na Proxmoxie i co co było jeszcze gorzej, co jest? Otóż rzeczy, której ja nie zrobiłem, to nie ustawiłem tej wartości nigdzie w Omadzie, ani w routerze, ani na Switchu. Dlaczego? No bo po prostu tej opcji nie umiałem nigdzie znaleźć. No i okazało się, że nie mogłem jej znaleźć, bo ona została dodana dopiero w kolejnej aktualizacji Switch'a, a mój Switch miał Firmware w wersji 1.0. Więc przyszedł czas na aktualizowanie firmware'u sprzętu sieciowego. I tutaj, akurat jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić w przypadku Omady, to było to, że na tych podstawowych wersjach firmware'u nie chciał on się automatycznie podnieść do nowszej wersji. Dopiero w momencie, gdy manualnie zaktualizowałem firmware routera i on podniósł się do najnowszej możliwej wersji, wtedy wykrył możliwość aktualizacji firmware'u w pozostałych sprzętach sieciowych. No i po zrobieniu aktualizacji, Faktycznie w ustawieniach Switcha pojawiła się opcja dotycząca Jumbo Frame, no i mogłem tam wprowadzić sobie wyższą wartość. Ustawiłem też Jumbo Frame na karcie sieciowej na komputerze od brata. Puszczam iPerfa do Proxmoxa i jest! W końcu mamy to. Mamy w końcu transfery niemal 10 GB na sekundę. Wow! No i wierzcie mi, że w tej chwili byłem przeszczęśliwy. Ale potem puściłem też iPerfa do Trunasa i znowu miałem te transfery rzędu 5 czy 6 gigabitów na sekundę. No właśnie, czyli okazuje się, że to problem z jakiegoś powodu jest z tym serwerem Trunas. Co jest, źle skonfigurowałem interfejs, a może sterownik pod FreeBSD jest jakiś dziwny. No i gdy zacząłem sprawdzać wszystkie rzeczy po kolei, to okazało się, że link na PCI Express nie jest taki jak powinien i że karta sieciowa działa tylko na dwóch liniach PCI Express i jej prędkość jest obniżona. Okej, okay. czyli mamy źródło problemu, ale. Czemu karta korzysta tylko z dwóch linii, a nie z czterech? Gdy wszedłem do biosu, znalazłem ustawienia dotyczące tego drugiego portu PCI Express, w którym była wpięta sieciówka. On był ustawiony na auto, a manualnie mogłem jeszcze wybrać razy dwa albo razy cztery. Ustawiłem więc razy 4, ale po odpaleniu serwera okazało się, że dalej mamy to samo i dalej obcinamy linię PCI Express. I to był moment, w którym musiałem zrobić coś, czego bardzo robić nie chciałem. Mianowicie wybebeszyłem cały ten serwer z szafy rack, dałem go sobie na spokojnie na biurko i fizycznie zamieniłem miejscami kontroler dysków i kartę sieciową. Po uruchomieniu systemu okazało się, że teraz karta faktycznie korzysta z czterech linii PCI Express tak jak powinna. I rzeczywiście w tym momencie iPerf 3 między serwerami pokazuje te ponad 9 gigabitów na sekundę, a także na komputerze od brata. Więc w końcu sukces, w końcu wszystko działa tak jak powinno. Moim błędem było to, że założyłem, że linie PCI Express podzielą się w taki typowy sposób, czyli razy 8 i razy 8, ale okazuje się, że akurat na tej płycie B450 z tym procesorem, który ja mam, czyli Ryzenem 3200G Pro, no to tak nie działa. Więc jeżeli Wy kiedyś będziecie budować sieć 10 giga, to na moich błędach możecie nauczyć się kilku rzeczy. Pamiętajcie o MTU, pamiętajcie o tym, żeby zaktualizować firmware swojego sprzętu sieciowego. No i koniecznie sprawdzajcie linię PCI Express i przydział na płycie głównej z konkretnym procesorem, a nie bierzcie niczego za pewnik. Co do samego setupu, jestem giga zadowolony, wszystko działa tak jak powinno. To znaczy, możemy teraz montować na dwa komputery. Ja mogę wysyłać czy ściągać pliki z serwera, nie powoduje to zawieszania się DaVinci Resolve. Możemy jeszcze dodatkowo aktualizować sobie gry na platformie formie testowej i też nie jesteśmy w stanie sieci zapchać. Sam TP-Link Omada też zrobił na mnie dobre pierwsze wrażenie. Nie jest to żadna jego pełna recenzja, bo bawię się tym zaledwie parę dni. Ale postawiłem sobie m.in. VPN-a i działał on naprawdę ok. Nie bawiłem się jeszcze Vilanami ani PXE. Na to wszystko jeszcze przyjdzie. Czas. I tak naprawdę, poza tą pierwszą aktualizacją routera, którą musiałem zrobić manualnie, to tak naprawdę nie mam żadnych uwag. Interfejs jest stosunkowo intuicyjny, ta krzywa uczenia wcale nie jest jakaś przesadnie duża. Jedyna rzecz, która mi bardziej przeszkadza w ujęciu tego całego sprzętu, czy tej sieci 10G, to ten switch ośmioportowy, który mamy akurat przy komputerach. Tam jest nawet na pudełku napisane tak dumnie Low Noise Operation. Ten switch był aktywnie chłodzony i bałem się tego, czy nie będzie. Będzie za głośny. i ok jest stosunkowo cichy. Jeżeli miałby siedzieć w szafie rak, no to absolutnie by mi to nie przeszkadzało. Natomiast w momencie, gdy jest on pod biurkiem, bardzo blisko komputerów, na których my pracujemy, ten dźwięk jest uciążliwy i nawet przez słuchawki się przebija. I to czy to jest faktycznie aż taki low noise operation. To bym polemizował. Natomiast yy, znalazłem sobie na necie poradnik, gdzie gościu pokazuje jaki wentylatorek można sobie zamienić w tym switchu, więc obstałem, że to będzie pierwsza modyfikacja, którą tam zrobię, żeby po prostu nie męczył ucha. Było troszeczkę problemów, które na szczęście udało się rozwiązać, także myślę, że może to być też ciekawe dla was być może się czegoś nauczyliście. A jeżeli ktoś z was zajmuje się sieciami na co dzień, możecie dawać jakieś tipy czy porady w komentarzach, co jeszcze można było by ulepszyć. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos!